Olivier, wiesz, co to jest internet? Nie. A masz w domu internet? Tak. I korzystasz z internetu? Tak. I co robisz tam? Włączam. Włączasz? I co szukasz w internecie? I co robisz? Grasz? Gram. W co grasz? SpongeBoba. A oglądasz coś w internecie? Nie. Tylko grasz, tak? Tak. A co jeszcze można w internecie znaleźć? Jak myślisz? Bajki. Bajki? I co jeszcze? Jeszcze SpongeBoba. Jula, wiesz, co to jest internet? Tak. A masz w domu internet? Tak. I co robisz w internecie? Tam u mnie w domu jeszcze jest tablet i przez internet są tam gry, kucyki i smoki, szpunka, a ja muszę nową nagrać. Mm-hmm. I co jeszcze można robić w internecie? Bajki oglądać. Mm-hmm. A coś czytać? Mm-hmm. Co na przykład? Ja czytałam, że będzie na obiadek makaron z owocami i z warzywami. Mariusz, czy wiesz, co to jest internet? Nie. To jest takie coś, co się ma w komputerze, tak? I tam można znaleźć wszystkie wiadomości z całego świata. Tak? Na przykład co? Co ty byś szukał w internecie? Co by cię interesowało, żeby znaleźć? Takie informacje albo bajki? Ja mam jeszcze w internecie gry. O właśnie, i jakie masz gry w internecie? I mogę custom sobie zmienić. Super. I co jeszcze możesz w internecie zrobić? Mogę jeszcze grać w jakąś. Maja, czy wiesz, co to jest internet? Co tam można znaleźć? Różne gry, bajki i filmy. A ty co robisz, jak korzystasz z internetu? Gram, oglądam filmiki. Mhm. Na jakiej stronie? Masz takie swoje ulubione strony? www. Mikołaj, wiesz, co to jest internet? Tak. Co to jest za miejsce? Tak, że coś, trzeba w coś wejść i można na tym grać tam i coś oglądać. I co jeszcze? I różne rzeczy tam. A ty co robisz? Ja gram w grę. Jaką na przykład? Na przykład kulki. Mhm. I to wszystkie. Dobra. Tylko tyle mam mama na telefonie gry.